Cześć wszystkim, ja jestem Soul, a to jest Pirate Storm i to jest chyba najgorsza gra darmowa, w jaką grałem. Ale że już w nią zagrałem i mam kurde szósty level, bo chciałem zobaczyć, mówię, co się w tej grze robi, może coś fajnego, to już ją pokażę. Ale nie polecam zdecydowanie, od razu mówię. Postaw żagle. Nie wiem, czemu mój statek się pali. Czy on się będzie reperował? Czekajcie, ja się muszę stąd wydać. A, tu jest reperowanie. Dajmy zwykłe reperowanie. Zaraz wam powiem, jaki jest problem w tej grze. Ta gra jest mega nudna. Moim zdaniem, nie ma w niej co robić. Wszystko polega na tym, że zaczynamy takim małym stateczkiem. No, czekajcie. Dobra, popłynęliśmy z powrotem trochę. Zaczynamy takim małym stateczkiem pirackim, czy jakimś tam innym, nie pirackim. No i pływamy po morzach i oceanach. To jest gra przeglądarkowa, oczywiście, ja to gram w przeglądarce internetowej. Pływamy po morzach i oceanach. No i właśnie, co robimy? Już wam mówię, bo wszystko jest identyczne, normalnie wszędzie. Tu mamy gdzieś mapę. Nie, gdzie ta mapa jest? To jest mapa. Każdy region jakoś tam wygląda, kilka wysp sklonowanych, identycznych. I do tego jakieś morskie tutaj te... jakieś morskie żyjątka. I my te żyjątka atakujemy. One mają różne levele, ale jedyne czym się różnią to ilością życia chyba, bo nie wiem czym jeszcze. Coś z nich wypada. Jakieś złoto, harpuny, te które używamy do ich zabicia i ten. No i popatrzcie. Zabiliśmy tego typa i jest tu znów on. I wszędzie jest taki sam typek, bo to jest na tej mapie tylko taki się pojawia, chyba że jeszcze jakiś tam inny. I dwa rodzaje statków. Wiatrołamacz i jeszcze będzie jeden, ma tam lepszy level i jest się rzadziej pojawia. I tak po prostu pływamy. No nie wiem, po prostu masakra. Czemu? Bo na każdej mapie jest dokładnie to samo i dokładnie się to samo robi, tylko po to, żeby nabić sobie level. Oczywiście jak chcecie mieć szybciej wyższy level, to zapłacicie złotówkami za jakieś tam bonusowe coś. Kurde, czekajcie. I wtedy będziecie mieli. No zaatakujmy tego typa. O fuck, to jest wilcze ostrze, widzicie? One są agresywne te niektóre, nie? No i my do nich strzelamy. Chyba od dzioba, jak się do niego celuje, nie wiem czy jest większy damage czy nie. Jakie to ma znaczenie? Oczywiście tu jakieś klany się ze sobą strzelają czy coś. No ale wiecie, na czym to polega. Podpływam statkiem do statku, o, tak jak do tego. Wilcze ostrze, wyobrażam sobie, że to jest mój największy wróg z innego klanu. I to chyba na tym polega, że naciskam ten fire, tak? I patrzcie, jaka bitwa morska. No masakra. What the fuck? Zabiłem go. 150 expa dostałem, tak? No i sobie biję tego expa i biję w kółko, co samo robię. Dlatego płynę na północ, żeby wam pokazać, że nie ściemniam. No, płyń są. Tu się oczywiście mój statek naprawia. Mogę go naprawiać diamentami dwa razy szybciej, które mogę kupić oczywiście za realną kasę. No, bezsens kompletny. Jeszcze koleś mi zaraz statek zatopi. Przed chwilą jak zginąłem, to miałem opcję do wyboru. Odbuduj cały swój zajebisty statek ze wszystkim. Tylko musisz te właśnie te diamenty za to zapłacić, no. Okej. No i wkroczyłem na teren, tak? Jakiś tam inny. O, ci się tu widzicie, gracze się strzelają, no. Płynie, ten koleś ma niższy level, więc na pewno ma przegraną. Gdzieś zniknął, może się wylogował. No i widzicie? Siódmy level, tylko niższy statek, jakiś pełzacz, zacznę strzelać do pełzacza. No, zabij go. Pełzaczu. Koleś tu pływa. Zbieramy, dobra. Płyniemy. Ciągle to samo, zawsze jeden port jest. Tylko moby się zmienia się im czasem grafika. Dobra, bijmy tego, bo nas zaraz zatopi, kurde, koleś. No, za diamenty się naprawia. Ciągle mamy za mało życia. No i jeszcze jest jeden motyw, bo tu są jakieś... Znaczy, ogólnie motywów jest więcej w tej grze, nie oszukujmy się. Coś tu jeszcze jest. Ale byłem w takiej misji przez te swoje, nie wiem, pół godziny życia, które straciłem na tą grę, czy może godzinę. Widzicie, jak się szybko za te diamenty naprawiam? Byłem na takiej misji, zaraz ją spróbuję znaleźć. To jest gdzieś tutaj. Zanurkuj. Co to jest? Czekajcie, to nie było zanurkowanie. Coś innego robiłem wtedy. Coś kliknąłem i przeniosło mnie tak jakby do takiej tej... do takiej pobocznej mapy, gdzie było pełno statków, wszystkie mnie goniły. Aha, tu mam jeszcze jakieś bonusy, które mogę używać raz na jakiś czas. Coś jak specjale w League of Legends, wiecie. Strzelacie i tyle, czekajcie. Kule stalowe, no co, nurkuje i coś znajduje, tak?
Darmowe nurkowanie, aha, no to miałem darmowe nurkowanie. Każde następne nurkowanie kosztuje 100, ale to nie było to na pewno z tym nurkowaniem. Może już się nie da tego włączyć. Gdzie to było? O, jest, czekajcie. To chyba było tutaj. Aha, no, widzicie, mogę na jakąś mapę dodatkową zaprosić znajomych. I tyle. I tyle. Nie mam znajomych, nie ten. Wiem, że walczyłem tu na jakiejś mapie... walczyłem tu na jakiejś mapie po prostu sam. Nie było moich znajomych. Co? Jakiś koleś mnie goni, kurde. Czemu on za mną pływa? Kurde, chyba mnie ten... Tu jest jakiś czat, może coś na czacie pisze? Nie mogę go zaatakować, przeciwnik jest za silny. A, za silny, haha. No nie mogę typa zaatakować, bo co? Aha, on mi chce dać jakieś te. O, czekaj. Serwer pojedynek. Pojedynek, o, będę pojedynkował się z jakimś typem, z którym nie mam kompletnie szans. Można to zrobić. Nie wiem, jak dla mnie ta gra to jest kompletna porażka. Nie wiem, co ludzie w niej widzą, jeśli w ogóle w nią grają. Znaczy, może ma ten element takiego, wiecie, nałogu, bo każdy chce bić level i expa. Ale to tyle. Niezbyt duża jest ta mapa. Zaraz typa znajdziemy i nas zatopi, co? Tu nie, nie, nawet mi się nie chce Boże, nawet mi się nie chce wczytywać w to, co tutaj jest ten. No i mnie pokonał. Boże, jaki on dobry, jak on dobrze gra. Utracone przedmioty. Znów straciłem to samo, co przed chwilą straciłem. Nie wiem, w jaki sposób, bo już to raz straciłem. Szkody wyrządzone. 3000. O, ja więcej wyrządziłem kolesiowi szkód. Chyba, czy że on mi a, nie wiem, jak to się liczy. Szkody własne. Aha, czyli dobra. Czyli on mi 3K zadał, a 4K dostał. To byłem lepszy trochę. Szkoda tylko, że ten... Szkoda tylko, że przegrałem, bo był... Ile? 8 leveli wyżej. I jestem z powrotem na mapie. Dobra, koniec tego. Bo to jest już, powiem wam, 10 minuta, zaraz będzie strata czasu. Ja idę grać w jakieś fajne gry flashowe. A to nie wiem. No niech ktoś napisze w komentarzach po prostu, co w tej grze, jeśli w nią gra albo grał, to niech mi napisze, co w tej grze jest wartego uwagi. Czemu miałbym w nią grać, a nie sobie w jakąś normalną grę pograć, która jest fajna. A nie taka jak ta. Trzymajcie się wszyscy, do zobaczenia, pa, pa.